Dobry wieczór Państwu. Witam na kolejnym spotkaniu Klubu Polonia Christiana. W dniu dzisiejszym gościem klubu jest gość niesamowity, niespotykany, rzadko tutaj bywający. Ostatnio świętej pamięci ksiądz biskup Zawistowski trafiał do nas w randze biskupi na spotkania Klubu Polonia Christiana. Natomiast dzisiaj gościem, i mało że gościem, ale też prelegentem jest ksiądz biskup Stanisław Stefanek. Powitajmy go. I zgodnie z naszą tradycją, drodzy Państwo, chciał poprosić też księdza biskupa o modlitewne rozpoczęcie naszego spotkania. Żebyśmy tak po Bożemu to rozpoczęli. Tak się zagadałem, że mam chęć zacząć po łacinie modlitwę, ale po polsku powiedzmy. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Królowo Polski, wszyscy święci nasi patronowie, święty Janie Pawle II, w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Szanowni Państwo, tematem dzisiejszego spotkania jest kolejny problem z cyklu, który zawarty jest w treści dekalogu, przykazanie 9, nie pożądaj żony bliźniego swego. Oczywiście mówimy cały czas w kontekście dekalogu w życiu publicznym. Drodzy Państwo, na początek kilka słów o naszym gościu. Myślę, że ksiądz biskup jest świetnie znany, ale ja spróbowałem, przygotowując się do dzisiejszego spotkania, poszukać różnych informacji o księdzu biskupie i takie przeróżne w różnych miejscach znajduję. Jest strona episkopatu, gdzie o księdzu biskupie napisano, że urodził się 7 maja 1936 roku w Majdanie Sobieszczańskim koło Lublina. Święcenia prezbiteriatu przyjął w Towarzystwie Chrystusowym dla Polonii Zagranicznej 28 czerwca 1959 roku. Jak dobrze liczę, to miał chyba 23 lata wtedy, tak? 23. Święcenia biskupie natomiast 24 sierpnia 1980 roku i z funkcji, że jest w dekasteriach watykańskich, tak, to od święceń biskupi, tak? Członkiem papiejskiej rady do spraw rodziny, a w konferencji Episkopatu Polski członkiem rady do spraw rodziny. Kolejne miejsce, gdzie są informacje o księdzu biskupie, tak nie wszystkie, ale też takie znalazłem, to jest strona diecezji łomżyńskiej. I tu kilka informacji jest. W pewnym momencie pojawia się coś, to brzmi w ten sposób. Ojciec Święty Benedykt XVI przyjął rezygnację księdza biskupa Stanisława Stefanka z Towarzystwa Chrystusowego z posługi biskupa łomżyńskiego złożoną zgodnie z kanonem 401 paragraf 1 Kodeksu Prawa Kanonicznego. I ten dokument nosi datę 11 listopada 2011 roku. W Wigilię czwartej rocznicy. Ale księże biskupie, być może dziwną opatrzności Bożej, dziwnym zrządzeniem. Na tej samej stronie jest też taki tekst obok tego, co ja w tej chwili przeczytałem. Wystąpił błąd. Wiem, że zmienili stronę internetową i tak pewnie się coś drukuje, no ale może to też jakiś tam przekaz. Drodzy Państwo, w Wikipedii 4 strony o księdzu Stanisławie, o różnych jego dokonaniach znalazłem. I więcej nie będę mówił o księdzu Stanisławie. Jeśli będzie chciał, to powie o sobie sam coś więcej. Natomiast przechodząc do meritum naszego dzisiejszego spotkania, drodzy Państwo, wynalazłem też w zasobach internetu homilię wygłoszoną przez Jana Pawła II, wówczas jeszcze w drodze do świętości, bo teraz przez Kościół katolicki jest za świętego uznany. I to była wypowiedź wygłoszona w roku 91, w czasie tej pielgrzymki, kiedy Jan Paweł II był także w Łomży. Ale o 9 przykazaniu
było we Włocławku 7 czerwca 1991 roku. Dosłownie 4 akapity zaznaczyłem sobie, które chciałbym na ten temat w tej chwili odczytać. Jan Paweł II mówił wówczas: idąc za przykazaniami dekalogu, które wytyczają program mojego pielgrzymowania, tym razem należy tu przywołać na pamięć przykazanie 9. Nie pożądaj żony bliźniego twego. Nie tylko nie cudzołóż, ale też nie pożądaj. Nie daj się uwikłać wszystkim tym siłom pożądania, które drzemią w tobie jako zarzewie grzechu. Nie daj się opanować człowiekowi cielesnemu. Jeżeli będziecie żyli wedle ciała, pisze apostoł, czeka was śmierć. Ciało same nie ma innej perspektywy, tylko duch ją ma. Jeżeli zaś przy pomocy ducha uśmiercać będziecie popędy ciała, będziecie żyli. A siły ducha są w człowieku. I działa też w sercach ludzkich miłość, która jest z Ducha Świętego. A zatem podjąć to, co każdy z nas ma w sobie z Ducha i z Ducha Świętego. Nie dać się też uwikłać całej tej cywilizacji pożądania i użycia, która panoszy się wśród nas i nadaje sobie nazwę europejskości. Panoszy się wśród nas, korzystając z różnych środków przekazu i uwodzenia. Czy jest to cywilizacja, czy raczej antycywilizacja? Kultura, czy raczej antykultura? Tu trzeba wrócić do elementarnych rozróżnień. Przecież kulturą jest to, co czyni człowieka bardziej człowiekiem, nie to, co tylko zużywa jego człowieczeństwo. I ostatni akapit, troszeczkę dalej, ale też z tej homilii. Wraz z wszystkimi przeto, którzy przeszli przez tę nadwiślańską ziemię, wraz z księdzem Jerzym, który nieopodal stąd znalazł męczeńską śmierć na wiślanym spiętrzeniu, zginam swoje kolana przed Ojcem i proszę o wzmocnienie siły człowieka wewnętrznego. Proszę o wzmocnienie siły człowieka wewnętrznego dla wszystkich synów i córek mojej ojczyzny u progu czasów, które nadeszły i które idą. 91 rok, 7 czerwca, Włocławek. Ojciec Święty. Na ile, drodzy Państwo, te stwierdzenia, te wezwania okazały się trafnymi? Na ile życie zweryfikowało to, co mówił w roku 91 roku teraz już święty Jan Paweł II? My to wszystko widzimy, obserwujemy, ale może właśnie dzięki dzisiejszemu spotkaniu, dzięki spojrzeniu na te sprawy z optyki księdza biskupa będziemy wiedzieć jeszcze więcej i o głos w tej sprawie prosimy w kontekście właśnie 9 przykazania. Dziękuję pięknie. Bardzo dziękuję za wprowadzenie, tematyczne wprowadzenie, bo prezentacja osoby należy do pewnej formuły spotkań, tak się porządkuje każdy wykład. Jednakże są takie spotkania, gdzie ta prezentacja może być bardzo swoista, czyli odbiegać od tych obowiązkowych kanonów. No, pan doktor zastosował te kanony ściśle. Ja bym dodał coś nieobowiązkowego. No bo skoro mowa o jutrzejszej czwartej rocznicy mojego zakończenia mojej posługi, tak ściśle mówiąc, zakończyłem ją dopiero w grudniu, w dniu święceń księdza biskupa Janusza, ponieważ przejąć obowiązki biskupa może tylko wyświęcony, a nie zamianowany biskup, więc tego dotychczasowego, ponieważ traci tytuł biskup łomżyński, a musi w dalszym ciągu pełnić obowiązki biskupa, więc go mianują administratorem apostolskim. Osobny dekret Stolicy Apostolskiej na ten czas, póki nie przejmie jego następca obowiązków. Co skutkowało tym, bo to tytuł jest rzadko usłyszany, administrator apostolski, że ktoś z moich znajomych, kochany Tadeusz, który w tej chwili 90 rok dożywa, 87, mówi: naszego biskupa Stanisława zabierają z Łomży do Watykanu, bo ma być jakimś apostolskim. No więc tak funkcjonują niektóre
dokumenty i znajomość tych dokumentów. A mówiąc dalej jeszcze też w nieobowiązkowej formule, na rekolekcjach biskupich, wybieramy się znów za tydzień na te rekolekcje, bo to zawsze przed pierwszą niedzielę Adwentu takie rekolekcje odbywamy. Jeden z bardzo młodych biskupów, on w tej chwili już jest o rok starszy od naszej rozmowy, ale był wtedy świeżo prawie po święceniach, szepnie mi do ucha, czy to naprawdę w tym posługiwaniu biskupim jest tak, jak nasz rekolekcjonista mówi. Rekolekcjonista pokazywał sylwetkę biskupa w świetle tekstów patrystycznych, pierwszych opracowań, które w Kościele poza Pismem Świętym, bo w Piśmie Świętym mamy też sylwetkę biskupa dosyć szczegółowo opisaną przez świętego Pawła. Otóż czy to jest prawda, że tak w tym posługiwaniu biskupim no niełatwo? Ja mówię, że stopień trudności, odpowiada mu, stopień trudności jest różny, ponieważ biskupi mają różne zadania. Nie można tak ustawić wszystko w jednym wymiarze. I mówię, dobrze, że ksiądz biskup akurat mnie pyta, bo ja służę pewną informacją. Otóż 16 lat byłem biskupem pomocniczym, 15 lat biskupem diecezjalnym i trzeci rok minął. Jestem seniorem, czyli na emeryturze. I mogę powiedzieć, jak ten stopień trudności na co dzień wygląda. A on mówi, a proszę powiedzieć, która sytuacja jest taka najłatwiejsza, a właściwie najprzyjemniejsza. Ja mówię, no to ustawmy kolejność taką. Najlepiej seniorowi, na drugim miejscu pomocniczemu, a na końcu ordynariuszowi. Jak księdza wyświęcili od razu na ordynariusza, więc na razie mówię szczęść Boże, a na dobre czasy seniora to proszę trochę popracować, to na pewno się doczeka. Jest to nie tylko anegdota, to jest prawda. Otóż wokół funkcji biskupa została bardzo rozbudowana i to w dwa kierunki. Taka aktywność, która jest daleka właściwie od istoty posługi biskupiej. Z jednej strony sprawy personalne i administracja wewnątrzkościelne, bo jest trudne i coraz trudniejsze. Będziemy zresztą pod koniec w tej trzeciej części mojego wystąpienia trochę do tego nawracać. Więc problemy personalne, które wprost są położone na biskupie diecezjalnym, bywają bardzo trudne. A biskup pomocniczy ma za sobą szefa, a senior może zawsze chwycić różaniec i powiedzieć, ja już nie jestem zobowiązany. To jest oczywiście ludzka, taka powiedziałem, emocjonalna reakcja. Teologicznie to tak trzeba by to pogłębić. Ale tak się to przeżywa. Ale jest jeszcze druga przybudówka, z której właściwie ani z jednej, ani z drugiej nie można się zwolnić. To jest wyjście biskupa w kierunku życia społecznego. O wiele głębiej, o wiele szczegółowiej jesteśmy obecni w tej chwili w życiu publicznym, niezależnie od tego, co różne teorie o świeckim państwie i tak dalej wymyślają, to tam można sobie w mediach teorie takie głosić, a nawet wymuszać administracyjnie, ale faktycznie biskup w tej chwili w posłudze swojej bardzo głęboko wchodzi w fakty publiczne, w odpowiedzialność za fakty publiczne. I to jest dosyć trudne chwilami. No i najbardziej spada ta odpowiedzialność na biskupa diecezjalnego. I właśnie ta odpowiedzialność za życie publiczne, za kulturę, obyczaje, prawo, nawet ekonomię, to w jakimś wymiarze dotyczy już dzisiejszego tematu.
To tak prawdę mówiąc, dzisiaj Państwo byście na pewno najchętniej posłuchali jakiejś mojej opinii w nawiązaniu do Święta Niepodległości, do jutrzejszego dnia i do tego wszystkiego, co jest związane z tym świętem, zwłaszcza w ostatnich latach, gdy trochę nabraliśmy rozpędu, rozwinęliśmy skrzydła i zaczynamy tworzyć pewną warstwę publicznych postaw związanych z patriotyzmem. Patriotyzm się tu kłania. Ale jest jeszcze taka bardzo szczegółowa historia, to są ostatnie wyniki ostatnich wyborów, no i wczoraj ogłoszony projekt nowego rządu, więc natychmiast można by na ten temat zacząć dyskusję. Na szczęście nasze media w osobie pani redaktor, która zdaje się pobiegła już przygotowywać news do dziennika, o to mnie nie pytała, tylko zapytała dokładnie o temat, który mam w tej chwili podjąć. Otóż mówiąc o najbardziej bieżących problemach, trzeba przede wszystkim zwrócić uwagę na doinwestowanie sektora moralnego. Ja słyszę ostatnio, w ostatnich godzinach, taką prowokację. Wszyscy dziennikarze prowokują. No i skąd weźmiecie 500 zł na dziecko? Nie dacie rady. No już nie mówię o tej słynnej Malcie. To co to za problem zrobiony? Jakie to wszystko jest przede wszystkim cyniczne? Nie mówiąc już o tym, że papierowy problem zupełnie. Ale pieniądze, skąd weźmiecie? I każdy uważa, że trzeba znaleźć pieniądze i to wystarczy, żeby już była nowa Polska. Pieniądze wymagają szczególnej opieki sumienia, bo można mieć 4 budżety i 4 ukraść i 4 wywieźć za granicę i 4 przepisać na prywatne konta. Pieniądze nie rozwiązują problemu. Problem rozwiązuje sumienie, czyli problem rozwiązuje poziom życia moralnego. I z tego tytułu, w ramach tego doinwestowania naszego społeczeństwa, bardzo dobrze, że Państwo macie chwilę czasu, ażeby rozważyć treść dekalogu. I ja dziękuję panu doktorowi za przypomnienie wspaniałej homilii z cyklu właśnie dekalogu Ojca Świętego we Wrocławku. Dziewiąte przykazanie. Zawsze do tej homilii, czy w ogóle do dekalogu, dodajemy jeszcze Skoczów, czyli jego wielki wykład o sumieniu, o prawym sumieniu, jakie jest naszym i uposażeniem, i przywilejem, i obowiązkiem, bo na tym polega godność człowieka, że on może być właśnie lepszy niż jest. Wspomniał o tym Ojciec Święty. W pokrótce, w kilkunastu minutach chcę przedstawić ten temat w 3 punktach. Najpierw pokazać fundamenty biblijne nauki, przykazanie nie pożądaj żony bliźniego swego. Potem króciuteńko bardzo pokazać, jakimi prawidłami kieruje się teologia moralna, ustanawiając ład, porządek w tej dziedzinie i wreszcie spojrzeć na współczesne fakty i to ze szczególnym zwróceniem uwagi na obowiązki pedagogiki społecznej, czyli zachowania się publicznego i tak dalej. Najpierw więc nauka biblijna. Klasycznym punktem biblijnym, czy miejscem biblijnym, do którego powinniśmy nawiązać w tym rozważaniu, to są teksty, wybrałem, jest ich bardzo dużo, ale takie źródłowe, czy powiedzmy może nie tyle źródłowe, bo całe Pismo Święte jest źródłem, co
centralne, główne, ukierunkowujące to są trzy teksty. Z Księgi Powtórzonego, najpierw z Księgi Wyjścia. Z Księgi Wyjścia, czyli to miejsce, gdzie w ogóle jest dekalog. I tam mamy bardzo krótką definicję, czyli krótką dyspozycję w wierszu 17, 20 rozdziału. Nie będziesz pożądał domu bliźniego twego. Nie będziesz pożądał żony bliźniego twego, ani jego niewolnika, ani jego niewolnicy, ani jego wołu, ani jego osła, ani żadnej rzeczy, która należy do bliźniego twego. My wiemy, że dekalog jest powtórzony, czyli zapis Księgi Wyjścia jest powtórzony w Księdze Powtórzonego Prawa, bo to po to się tak ta księga nazywa, Powtórzonego Prawa, ponieważ treściowo nawraca do pięciu księg, należy do pięciu księg i nawraca do podstawowych tematów. Prawie tożsamo brzmienie w 21 wierszu 5 rozdziału Księgi Powtórzonego Prawa. Nie będziesz pożądał żony swego bliźniego, nie będziesz pożądał domu swego bliźniego, ani jego pola, ani jego sługi, ani jego służącej, ani jego wołu, ani jego osła, ani niczego, co należy do twego bliźniego. Oczywiście tu trzeba by dołączyć pewną analizę głębszą, porównanie tych dwóch tekstów, bo one się powtarzają, ale równocześnie pogłębiają, poszerzają tę dyspozycję moralną, o której słyszymy. Można też zauważyć, że w jednym i drugim tekście, a więc z Księgi Wyjścia i Powtórzonego Prawa, przykazanie nie pożądaj żony jest połączone z 10 przykazaniem nie pożądaj domu, nie pożądaj rzeczy, ani żadnej rzeczy, która jego jest, w skrócie pacierzowym mówimy. Tu by trzeba było otworzyć nawias i wyjaśnić pewne problemy związane w ogóle z dekalogiem. Zawsze 10 przykazań, ale bywa tak, że niektórzy łączą 9 z 10, a rozdzielają dyspozycję przykazania pierwszego. I to już są egzegetyczne, historyczne badania. One w niczym to nie dotykają zawartości. One są po prostu tylko pogłębieniem wiedzy, nazwijmy to, historyczno-filologicznej tekstu Pisma Świętego. Więc tu zostawiamy. Czyli nie pożądaj żony, 9 przykazanie połączone jest z 10. Łączy to słowo, czasownik, nie pożądaj. A przedmiotem pożądania jest albo osoba, albo własność. I tu się zaczyna dosyć szeroka dyskusja wśród egzegetów, którzy zwracają uwagę na to, że 9 przykazanie nie ma treści o charakterze dyscypliny życia emocjonalnego, dzisiaj powiedzielibyśmy życia seksualnego, tylko staje na straży własności. Żonę włącza się do domu, czyli do własności. I w tym znaczeniu naruszenie, czyli współżycie z żoną, nie jest traktowane jako grzech przeciwko 6 przykazaniu, tylko jako grzech przeciwko 7 przykazaniu, nie kradnij.
mniej więcej. Jest taki schemat, ale znów, gdybyśmy się nad tym zastanowili, a literatura jest bogata, nie doszlibyśmy szybko do tych wniosków, które chciałbym w trzeciej części przekazać. Natomiast komentarzem do tych dwóch tekstów z Księgi Wyjścia i Powtórzonego Prawa jest komentarz samego Pana Jezusa i on nas już od razu ustawi we właściwym miejscu, czyli odejdziemy od pomysłu myślenia o żonie jako własności, a spojrzymy na nią jako na osobę, czyli na naruszenie dóbr osobistych jej i jej męża w relacji do przysięgi. I w tym miejscu jest wpisane to nie pożądaj, nie zagrażaj ich wierności, ich przysiędze. Nie niszcz tego, co jest między nimi budowane na przymierzu. Słowo biblijne przymierze jest bardzo ważnym, kluczowym słowem. I wtedy znów odchodzimy od takiego, powiedziałbym, płytkiego myślenia doznań czysto fizycznych. Ciągle niektórzy mówią, że tutaj Kościół jest wrogiem ciała, jest wrogiem szczęścia i tak dalej. Jeżeli się mówi, to Kościół jest na straży dekalogu, więc to nie jest kościelny pomysł Kościoła, tylko to jest pomysł Boga, norma Boga, ale ona wchodzi bardzo głęboko, bo ona wchodzi w osobę ludzką, a nie w tylko warstwę ciała. To nie chodzi o naruszenie integralności, nienaruszalności ciała. Tylko chodzi o to, że nie możesz wejść w coś, co jest istotą życia małżeńskiego, czyli przymierze, mówimy wspólnota życia i miłości, mówimy komunia osób, niszczysz komunię. W to miejsce jest zaadresowane nie pożądaj według Biblii. I Pan Jezus tak sprawę ustawił w kazaniu na górze, daje komentarz do dekalogu i łączy nie pożądaj z szóstym przykazaniem. Nie z dziewiątym, tylko z szóstym. Słyszeliście, że powiedziano nie cudzołóż. Szóste przykazanie. A ja powiadam wam, każdy, kto pożądliwie patrzy na kobietę, już się z nią cudzołóstwa dopuścił w swoim sercu. I jeżeli ktoś chce w ogóle zrozumieć, na czym polega to, co nazywamy etyką małżeńską, wiernością małżeńską i naruszenie tej wierności, powinien zacząć od Ewangelii świętego Mateusza, to jest 5 rozdział, od wiersza 27, żeby zobaczyć, w którym miejscu ostatecznie jest zakotwiczona cała moralność i cały porządek w sercu. Kiedyś słuchałem panią doktor Pułtawską. Wczoraj notabene byłem wdzięczny za to, że na promocji książki arcybiskupa Michalika pokazano filmik z jej opinią o księdzu arcybiskupie. Pani doktor przeszła niesamowitą traumę, przeżyła, wybuchła lodówka, to jest dama przecież leciwa, wybuchła lodówka, nie wiem jak się to tam dzieje, bo się na lodówkach nie rozumiem, i została spalona, poparzona cała twarz. Ja wczoraj wpatrywałem się w jej twarz, taką troszkę już odbudowaną. I jak ta osoba od samego początku zawsze jednakowa nie krępowała się i dalej daje świadectwo prawdzie. Otóż słyszałem kiedyś jej taką dyskusję z młodzieżą i tam zaczęli właśnie tak spłycać, a czy dziewczynę za rękę to można trzymać, a czy można ją pocałować, a jak pocałować,
Jeden jezuita to się nawet pytał, ile centymetrów od ust całowałeś z boku. To tych centymetrów miałaby niby należeć moralność tego pocałunku. Więc ktoś tam zaczął takie banalizowane tematy i ona wtedy krzyknęła, chłopie, najbardziej seksualną częścią twojej płci to jest twój mózg. To jest twoja głowa, to jest twoje serce. Tam się to wszystko dzieje, a nie 5 centymetrów, 2 centymetry. I to jest właśnie komentarz do nie pożądaj, czyli nie przenoś tego, co jest odruchem nieraz zwykłej biologii na teren osoby, na teren centralnych ośrodków decyzyjnych, myślenia i oczywiście odpowiednio potem podjętej aktywności. I to jest nauka biblijna, do której chciałbym jeszcze dodać kilka komentarzy też biblijnych. Mianowicie pojawia się pożądliwość w kontekście. Przykładów pożądliwości w Biblii mamy bardzo, bardzo wiele. Rozmawiająca ze mną pani redaktor oczywiście zaraz Dawida mi przypomniała, no tak, bo opis zdrady Dawida jest podwójnie go grzechu. Najpierw zbezcześcił żonę, a potem zabił męża. Więc ten grzech Dawidowy jest pokazany w całej dramaturgii moralnej. Ale już Ewa, pierwsza matka, poszła za pożądliwością, bo zobaczyła, że owoc jest piękny, smaczny. To jest prościutki obraz biblijny. Ale proszę zobaczyć, w które miejsce przeniesiono centrum decyzyjne. Ona otrzymała od Boga obraz i podobieństwo. Ona otrzymała pełnię sprawności, którą dał jej Stwórca, a poszła za takim sygnałem, jak ładnie wyglądający owoc i smacznie można go było spożyć. Więc to spłycenie, to jest podobnie się dzieje zresztą z Kainem. Rzadko kiedy zwracamy uwagę na to, że Kain przechodził bardzo serdeczną i skuteczną, w sensie skuteczną, że do końca prawdziwą, ale na niego nie zrobiło to wrażenie, szkołę moralności. Pan Bóg spotyka Kaina i mówi, czemu jesteś smutny? Twarz masz pochyloną. Gdybyś nie postępował źle, nie byłbyś smutny. Grzech czyha przy tobie, nawet tam jest takie słowo, łasi się jak pies do nogi. A ty masz panować nad tym łaszeniem się. Bardzo ciekawa formuła biblijna. I pewnym podsumowaniem tego biblijnego upominania się o pełną sprawność duchową człowieka jest fragment listu świętego Jana, apostoła, na którym to fragmencie zbudowana jest duchowość w ogóle religijna, chrześcijańska, a szczególnie duchowość osób konsekrowanych. To jest drugi rozdział, 16 wiersz, pierwszy list świętego Jana. Wszystko bowiem, co jest na świecie, a więc pożądliwość ciała, pożądliwość oczu i pycha tego życia, nie pochodzi od Ojca, lecz od świata. To jest pierwsza część. Tu od razu krótkie wyjaśnienie. Dla świętego Jana apostoła słowo świat to mniej więcej tyle, co grzech. Bardzo często będzie używał tego słowa, że
umiłował świat, albo poszedł za światem, albo nie to, co Boże, ale to, co światowe myślisz i tak dalej. Świat jest prawie synonimem grzechu. I dlatego całą rzeczywistość grzechu opisuje potrójną pożądliwością, a właściwie pojedyncza, bo to jest jedna pożądliwość, tylko ona ma trzy rejony odzywania się, dochodzi do głosu w trzech rejonach. To jest pożądliwość ciała, pożądliwość oczu i pycha życia. To jest właśnie czystość, to jest ubóstwo i to jest posłuszeństwo. W ten sposób wpisana jest cała duchowość. W rejon pożądliwości, będziemy za chwilę w drugim punkcie mówić o pewnych ramach, które wskazuje nam teologia moralna, ale ten rejon objawiający się rozmaicie, czyli w trzech przestrzeniach, źródło ma, czyli czerpie źródło z jednego z pożądliwości. I od razu święty Jan dodaje, i to jest bardzo ważne, w trzecim punkcie o tym będziemy mówili, świat zaś przemija, a z nim jego pożądliwość. To musisz wziąć pod uwagę, że to jest sezon. Kto zaś wypełnia wolę Bożą, ten trwa na wieki. Można powiedzieć, wybieraj między sezonowością a wiecznością. Między pożądliwością i między wolą Ojca. To jest mniej więcej obraz biblijny, bardzo fragmentarycznie umotywowany, a jest tych dokumentów biblijnych bardzo, bardzo, bardzo dużo. Jakie są, to drugi punkt, ramy czasowe, czyli powiedzmy teologia moralna przez ileś tam lat dopracowywała się pewnych reguł, które na poszczególnym etapie życia ludzkiego, czyli w rozwoju życia ludzkiego, powinny być wdrażane, czyli cała pedagogika, i powinny być zachowywane, czyli cała aktywność, cały poziom całego życia. Otóż ramy według teologii moralnej, pożądliwości, wpisane są w trzy wymiary naszego funkcjonowania. Najpierw mamy model. To jest właśnie nauka biblijna, którą pokrótce przedstawiłem. I w Biblii i tradycji Kościoła mamy bardzo jasną dyspozycję, czyli wiemy, jak to jest. Ale mamy też pewne uwarunkowania psychologiczne, czyli coś, co jest w nas, to rozmaicie jest nazywane, święty Paweł powie, że ma w sobie drugi zakon, czyli drugi ład, porządek moralny, chce dobra i widzi dobro, a postępuje źle. Wniósł w nim jakieś zarzewie zła. To jest cała trudność. My jesteśmy przede wszystkim, my pierwsi, przeciwnikami siebie i największym zagrożeniem dla siebie. To jesteśmy my, bo to się dzieje w nas. Ale jest też wymiar socjologiczny, czyli to, co jest wokół nas. Cała ta, powiedziałbym, zgraja nacisków, bo dzisiaj trzeba by tak nazwać, nachalność nacisków. Czyli, żeby dobrze rozpatrzyć zasady życia ludzkiego, trzeba zaglądnąć do teologii, ale równocześnie rozpatrzyć się w naukach psychologicznych i społecznych. Tak się buduje
konkretne programy pedagogiczne. Ogólnie rzecz biorąc, teologia zamyka sprawę pożądliwości w bardzo krótkim takim adagium. Popęd ludzki bez ducha jest ślepy. Duch ludzki bez popędu jest pozbawiony mocy. I tu się już pojawia integralna wizja antropologiczna, czyli człowiek w jego jedności psychofizycznej, duchowo-cielesnej i tak dalej. Popęd bez ducha jest ślepy. Duch bez popędu jest pozbawiony mocy. W popularnym ujęciu mówi się często o silnej woli, słabej woli, o silnym charakterze, słabym charakterze. I tak prawdę mówiąc, wszyscy my tego terminu używamy, kaznodzieje też. Ale miałem okazję w swoim życiu kilkanaście razy, a nawet kilkadziesiąt razy usłyszeć ludzi, którzy mnie przekonywali i dzisiaj uważam, że oni mają rację. Mówią, nie ma silnej woli i słabej woli. Jest motywacja za albo brak motywacji. Co to znaczy? Podstawowe usprawnienie człowieka jest dobre. I to jest właśnie popęd. Ale albo duch działa, a więc daje motywy, daje przekonanie, daje rację. I popęd włączony owocuje, albo nie ma tych motywów, czy wręcz pojawiają się motywy konkurencyjne. I ten sam człowiek, który mówi, ja nie mam silnej woli, ja muszę pić. Jeszcze powiem za chwilę o innych przymusach. Ten sam człowiek, gdyby sobie uświadomił, że ostatecznie problemem jest nie jego struktura, tylko życie duchowe, które napędza, ukierunkowuje tę strukturę, to ten człowiek by sobie poradził nawet z dosyć dużymi kłopotami. Znamy wielkie kłopoty niektórych świętych, chociażby ze stroną fizyczną. Jak to mówią, rzucał się w ciernie, żeby umartwić swoje ciało, albo umartwiał ciało, albo biczował się, albo jakieś tam jeszcze inne ćwiczenia wymyślał po to tylko, że jego pobudliwość fizyczna, grzech pierworodny trzeba zawsze mieć na dużej czerwonej tablicy wypisany, ta pobudliwość fizyczna prowokowała pożądanie. Więc ostatecznie cała nauka teologii moralnej opiera się o właściwą antropologię, czyli właściwe nauczanie o człowieku. I to jest jedno z większych nieszczęść współczesnego człowieka i w ogóle z całej cywilizacji, że poddaliśmy się w efekcie antropologii materialistycznej. Nawet jeżeli żegnamy się każdego dnia, idziemy do kościoła i tak dalej, i tak dalej, czyli mamy pewną kultyczną obyczajowość i kultyczne odniesienie się do człowieka, do Pana Boga i też do drugiego człowieka. W duszy, gdzieś tam w głębi, jesteśmy materialistami. Jesteśmy zwolennikami materialistycznego spojrzenia na człowieka. A z tym wiąże się drugi termin, determinizm biologiczny. Takie dwa słowa, które często usłyszałem, między innymi tu w kurii, gdy dyżurowałem, a przychodziły różne osoby, żeby prosić o to czy o tamto, słyszałem takie wyjaśnienie, dlaczego się rozwiódł z żoną, albo dlaczego zdradza żonę. Chemia,
chemia krwi. Na chemię się powołuje, takie ładne słowo. Na chemię. No a głowa, a osoba, a wolność osoby. Czyli to jest determinizm. On zrezygnował ze wszystkiego, poddaje się odruchom i to na najniższym poziomie, czyli na poziomie biologii. I uważa to za usprawiedliwione, bo tak biologia tego wymaga. 90% ludzi jest przekonanych, że mężczyzna musi współżyć, musi mieć kobietę. Jak nie ma jednej, to musi wziąć drugą. To jest biologizm, determinizm. Albo takie drugie określenie, to było dla mnie bardzo zaskakujące. No, w imieniu 50-kilkoletniego syna przychodzi poważna już dama, jego mama, pod 80, żeby zaświadczenie mieć do chrztu, do trzymania jako ojciec chrzestny, dla swojego syna to załatwia. Bywa nieraz tak, że ktoś tam zastępuje, syn pracuje we Francji, gdzieś tam przyjedzie w ostatniej chwili, więc ktoś przyszedł w jego imieniu. Proboszcz nie chciał dać, więc przyszli do biskupa. A ja mówię, a dlaczego syn nie przyszedł osobiście? A tam szczeniak, co tam nie wie, jak to załatwić. 50-paroletni szczeniak. Ale ksiądz proboszcz ma chyba jakąś rację, jakoś podał jakiś argument, dlaczego nie daje. No bo tak, no wie, ekscelencja, no on tak, on rzucił żonę, no i tak, no chłop bez żony, mężczyzna bez żony, no to on tam tych kobiet ma trochę, no jedną to właściwie tak prawdę mówiąc żyje na stałe. No. Ja mówię, pani uważa, że on może być ojcem chrzestnym? No co to przeszkadza? Nie wiem, tak rzucił, tu żyje, tu. Ekscelencjo, hormony. I ta prawie 80-letnia dama tak mi te hormony oczami i rękami rysowała, że ja zacząłem się rozglądać, czy nade mną humura hormonów nie lata. Ona tak tłumaczyła tego swojego syna. Jeżeli się ma taką koncepcję o człowieku, to co my będziemy mu mówić, nie pożądaj? On uważa, że on w tej chwili się realizuje, bo reaguje na hormony. I tu się kończy całe nasze myślenie. Teologia moralna ustawia normy, między innymi nie pożądaj, w tym, co my nazywamy bronić godności człowieka. Jest taki ciekawy tekst biblijny, który ostrzega przed życiem bezmyślnym. To jest prorok Micheasz. I prorok Micheasz zaczyna drugi rozdział od słowa biada. Biada. Komu? Tym, którzy planują nieprawość i obmyślają zło na swych łożach. A gdy zaświta poranek, wykonują zło, bo to jest w mocy ich rąk. Gdy pożądają pól, to je zagarniają. Gdy domów, to je zabierają. Biorą w niewolę męża wraz z jego domem, człowieka z jego dziedzictwem. Tu się zaczyna egzamin z tego, czy jesteś człowiekiem, czy nie. Jeżeli wykorzystujesz sprawności, żeby zaplanować grabież, obojętnie w jakich wymiarach, to jest to pożądanie. I w tym miejscu teologia moralna zamyka swoją definicję. Jest to czynność duchowa, wewnętrzna, niewidoczna dla innych, a jednak już podejmujesz konkretne środki po to tylko, żeby spełnić pożądanie. I tu jest właśnie
różnica między samą pasją, czyli nazwijmy to pokusą, pociągiem, a próbą tej pasji realizowania. Dopiero od tego momentu zaczyna się odpowiedzialność moralna i odpowiedzialność grzechu. Wydawałoby się więc, że, mówię tu już o trzeci punkt, że nasze życie powinno być uformowane tak, byśmy chronili naszą godność przed tymi rozmaitymi pomysłami. Jak byłem młodym człowiekiem, pan doktor wytknął mi to, że święcili mnie, gdy miałem tylko 23 lata. No i ksiądz prymas Wyszyński aż 3 dyspensy musiał mi dać, żeby mnie wyświęcili, bo brakowało mi wszystkiego i wieku, i wykształcenia, i tak zwanych interstycjów, czyli przerwy między poszczególnymi święceniami. W czwartek mnie święcili na diakona, a w niedzielę na kapłana. No więc, gdy byłem taki wtedy jeszcze bezradny, to ciągle mi mój ojciec duchowny takiego łacińskiego narzędzia używał. Agere contra. Agere contra. Tutaj są przedstawiciele rytu Ecclesia Militans Lomzensis, czyli Lomzensis właściwie, Auxilium Fidelium, więc po łacinie wiedzą, co to jest. Agere contra, sprzeciwstawiaj się, przeciwstawiaj się, przeciwstawiaj się. No, to było bardzo proste, ale co to znaczy agere contra? No, nie wychodź na ulicę, bo tam może być pokusa. Nie podejmuj żadnych znajomości. Siedź w domu, a zwłaszcza dawniej to nas przestrzegali przed kobietami. Broń Bóg jakieś znajomości z kobietami, a teraz przestrzegają nas przed dziećmi. Broń Bóg znajomości z dziećmi, bo zaraz się posądzą, bo pójdziesz do więzienia. Więc to jest bardzo prosty sposób na zahamowanie człowieka. Agere contra, nierozpracowane, czyli niepokazane w szerszym kontekście, może tłumić agere, czyli działalność. I potem ja się zawsze z moim ojcem duchownym, a żył długo już w świętej pamięci i przyjaźniliśmy się do końca jego dni, zawsze wdawałem się w dyskusję. Coś trzeba dodać do tego agere contra, do tego przeciwstawiaj się. Wybierz program. Idź do przodu. Pogłębiaj się, rozwijaj się. Nie to, żebyś gonił kobietę z żagwią, bo tak święty jeden przepędzał pokusy, że jak mu tam przyszła jakaś taka niezbyt przejrzysta osoba, co nie wiadomo jakie miała cele, to chwycił z kominka żagiew i ją popędził. Więc nie agere contra, tylko naucz się patrzeć na kobietę, zobacz w niej. Pięknie, pięknie pisze święty Paweł w liście do Tymoteusza. Zobacz w każdej starszej matkę, w twoim wieku siostrę, a w młodej córkę. Jeżeli wprowadzisz w twój rejestr, w ten program operacyjny, wprowadzisz te trzy pojęcia, pojęcia rodzinne. Matka, siostra, córka. Ty jesteś synem, bratem, ojcem. To mogę powiedzieć każdemu, nie tylko księdzu, którego święcę,
ale każdemu młodemu małżonkowi. Bądź synem, mężem, czyli bratem. Piękne jest to biblijne słownictwo. Żona, mąż mają też terminologię brat i siostra, zwłaszcza w księgach mądrościowych. Albo jesteś ojcem. Ta relacja w tobie porządkuje wszystkie odniesienia. Nie musisz agere contra, tylko wystarczy, że ustawisz swoją wizję na drugiego człowieka, do końca pogłębiając prawdę o tym człowieku, bo tak jest, że każda starsza kobieta, my tak nieraz mówimy, pani mogłaby być moją mamą albo babcią, pani mogłaby być moją siostrą, ty dziecko jesteś w wieku takim, że mogłoby być moją córką. Więc to jest ogólny plan. Co nam przeszkadza we współczesnej pedagogice? Czyli w takim ustawieniu celu. Najpierw język. Nie wiem, czy Państwo zastanawialiście się długo przy szukaniu kandydatów na posła spośród naszych łomżyńskich kandydatów, ale jeden sobie napisał, że Łomża jest sexy. Ja bym chętnie tego pana spotkał i popytał, a co to jest? Gdzie ta Łomża mieszka? No bo jak jest sexy, to może to jakaś taka dama, co przyjmuje u siebie? Albo co napisał? Ale skąd on na taki pomysł padł? Otóż jestem gdzieś w domu i przychodzi pani domu, bo już przyszedł biskup, więc się troszeczkę szybko przestroiła. I przylatuje, ja mówię do niej, ale się też pani dom tak pięknie uszykowała, bo ja wpadłem zupełnie niespodziewanie. A mąż na to mówi, wiesz kochanie, nie widziałem jeszcze tej bluzeczki u ciebie. Jaka ona sexy. Powiedziałem temu człowiekowi tak lekko, jak się żegnaliśmy, ale wie pan, to słowo dla mnie to... Ja nie rozumiem, jak można kobietę w ten sposób sponiewierać, że tylko się widzi w niej przedmiot wąskiej, niezwykle wąskiej eksploatacji. No ale panie też chętnie dodają sobie odwagi. Na przykład słyszę w domu seniora, no dziewczynki, bo przyszedł ksiądz, patrzcie jakie on przystojniacha. Ten przystojniacha pod 80. Dziewczynki po 80. Czy my naprawdę nie mamy innego języka? I całe nasze życie publiczne jest nam faszerowane taką z przymrużeniem oka nieprzejrzystą terminologią. Wszystko połączone jest zawsze z jakimś skojarzeniem. To jest pierwsza rzecz. To jest bardzo ważna sprawa, która rozpisuje się na kilka szczegółów. Mam tu przede wszystkim na myśli zachowanie publiczne i strój. Ktoś powie, 80 lat ma, nosił sukieneczkę od właściwie 15 roku życia, no to teraz czepia się naszych strojów. My sobie nie zdajemy sprawy, jak bardzo krzywdzimy się nawzajem, między innymi przez niewolnictwo stroju. Bardzo pięknie księgi mądrościowe rozdają te role, czyli ostrzegają przed zalotną, zaczepną kobietą i zwracają uwagę na to, że mężczyzna na te zaloty reaguje tak, jakby w ogóle głowy nie miał. Nawet mówią,
Święte Księgi, że prowadzony jest jak taki cielak na zarżnięcie. Ciągnie go taka na sznurku. I w tym miejscu życie nasze w tej chwili jest niesamowicie zaśmiecone. Niesamowicie. Ponosimy odpowiedzialność po obydwu stronach. Ja to najlepiej widzę, jak gdzieś tam się pojawię. Między innymi chociażby i te dziewczęta młode. I nagle szarpie biedactwo tę spódniczkę, którą sobie uszyła z kołnierza swojego płaszcza. Szarpie w dół. No nie szarp, bo ściągniesz. No. Ale ona ma świadomość, że pojawił się duchowny. To nie wypada. Ale przecież ja jestem dziadek, a twój kolega jest młodym chłopcem, jest młodym mężczyzną, który ma w głowie niesamowity, bym powiedział, zespół tych rozmaitych bodźców. Dlaczego tak stale prowokujesz? I to jest właściwie w tej chwili najważniejsze zadanie, stworzyć obyczajowość, bym powiedział, estetykę życia społecznego. Estetykę. Jest taka stara, bardzo stara reguła, znów po łacinie, panie doktorze. Solus cum sola non dicunt pater noster. Jak jest on sam i ona znaleźli się na osobności, nie będą mówić Ojcze nasz. A więc włączam roztropność, zwykłą roztropność, środowisko, okoliczności. Są pewnego rodzaju dla mnie terenem do zorganizowania. Nie agre contra, nie uciekam, tylko organizuję ład. Najpierw przestawiając moje myślenie, a potem porządkując to wszystko, co się nazywa zewnętrzną okolicznością. Jednak pani Asia jest, gdzieś tam się kryła. A może już napisała, co jakiego newsa. Nie, pani to przegrywa i tworzy takie małe sygnaliki. Otóż, proszę państwa, nie pożądaj żony w dzisiejszym świecie, to trzeba by przetłumaczyć. Zatroszcz się o godność kobiety i przyjdź z pomocą jej samej, żeby służyła społecznie i służyła w domu z tym bogactwem, które Ojciec Święty nazwał geniuszem kobiecym. Geniuszem. Kobieta jest genialna. I to trzeba wydobyć z niej, bo to jest dobro wspólne, które nam się wszystkim należy. Dziękuję bardzo. Dziękuję pięknie księdzu biskupowi za część wykładową naszego spotkania. Mam nadzieję, że teraz uda nam się przejść do części pytań, przede wszystkim z sali. I ja prawie jak zawsze na naszych spotkaniach czyniłem jakieś notatki, ale tak zanim przejdę do jakichś tam merytorycznych swoich zapisków, to też chciałem i państwu powiedzieć, i księdzu biskupowi na swój sposób przypomnieć, że jak zaczynaliśmy spotkania Klubu Polonia Christiana w Łomży, to było w październiku ubiegłego roku. Ja pozwoliłem sobie uczynić telefon do księdza biskupa i powiadomić o tym spotkaniu. Wtedy prelegentem miał być pan redaktor Sławomir Skiba i temat tego pierwszego naszego spotkania był takim prowokującym, jak ksiądz biskup to skomentował, zapytaniem się, czy jest jeszcze prawdziwa polska katolicka rodzina. Ksiądz biskup nie mógł być obecny na tym spotkaniu, ale prosił mnie, żebym właśnie pana Sławomira Skibę pozdrowił, co wtedy uczyniłem. I od tamtej pory o każdym spotkaniu Klubu Polonia Christiana księdza biskupa informujemy. Nie wiem, czy państwo też zauważyliście to i czy ksiądz biskup zauważył, ale
to nasze dzisiejsze to już 26. Tak jakoś to ubiega ten czas. Nam się udaje organizować te spotkania. Prelegenci do nas trafiają. Ja może w pierwszym jakimś takim elemencie dla mnie wątpliwym chciałbym, zanim przejdziemy do pytań z sali, poruszyć wątek. Może ksiądz biskup tutaj na siedząco będzie nam czynił, czy już służymy tutaj. Zaraz puścimy na salę tamten drugi. Proszę uprzejmie. No tak, przewidujemy. Na razie nam się udaje. Księże biskupie, jak rozumieć tę aktualność 9 przykazania we współczesnym świecie? Bo kiedy umawialiśmy się na to spotkanie w dniu dzisiejszym, tak w formie może trochę radosnej czy nieradosnej dyskusji, ale zastanawialiśmy się głęboko, czy bardziej kojarzyć to z 6 czy z 7 przykazaniem. W czasie dzisiejszego wykładu też ksiądz biskup tak do końca i jednoznacznie tego nam nie sprecyzował, bo niewątpliwie ten wymiar kulturowy przekazu, który otrzymał lud wybrany od Pana Boga, no to był ten wymiar odnoszący się do ówczesnego traktowania kobiety jako elementu majątku ojca, rodziny, mężczyzny. Tak to chyba trzeba było wówczas traktować. Czyli bardziej taki wymiar powiązany z 7 przykazaniem niż 6. Interpretacja dalsza w Nowym Testamencie już jest zbliżona do 6 przykazania. Czy w ogóle można przypisać to bardziej jednemu z nich, czy raczej nie możemy poważyć się o tego typu dyskurs? Oczywiście takie zebranie jak państwa ma typową formułę. Czyli my próbujemy ustalać pojęcia, porządkujemy i tak dalej. To jest typowa formuła. Ale gdy mówimy o człowieku, nie powinniśmy go wciskać jednowymiarowe formuły, bo my jesteśmy całością, ale bardzo bogatą. I funkcjonujemy na różnych poziomach, a centrum dowodzenia jest jedno. I dlatego do dzisiaj, proszę Państwa, do dzisiaj zdrada małżeńska skutkuje naruszeniem ładu, nazwijmy to, na poziomie biologii, na poziomie tej zastrzeżonej dla komunii osób formy spotkania mężczyzny i kobiety. Łamie to, można powiedzieć, to nie jest ani uchybienie majątku, ani też naruszenie, jak niektórzy mówią, wierności małżeńskiej. Ja znam takiego mędrca, ja już chyba ze 2 razy z nim rozmawiałem, który mi w szczegółach tłumaczył, dlaczego on nie czuje się winny, zdradzając żonę. Nie mogę tu tego powtórzyć. Po pierwsze, dlatego, że ktoś mógłby gdzieś przypadkowo tego człowieka spotkać, a po drugie, no nie nadaje się ta sala, żebym ja w szczegółach objaśniał, jakimi głupotami kieruje się niektóry mężczyzna. Więc i on uważa, że on nie zdradza. I dodawał tak, no trochę mnie to kosztuje, ja jednak muszę mieć za skórniaczki, ale nie zaniedbuję domu, żona tam na jedzenie dostaje. Czyli do dzisiaj problem własności domu i wierności jest bardzo bliski sobie. Niezależnie od tego, że będziemy te 3 różne poziomy naruszania akcentować. Raz bardziej akcentujemy łamanie komunii, przymierza. Kiedy indziej będziemy mówić o grzechu dokładnie kontra sextum, czyli przeciwko 6 przykazaniu, a kiedy indziej powiemy o marnowaniu majątku, ale to zawsze jest razem. Nie można tego tak jednoznacznie wciskać w jakieś formułki.
Dziękuję pięknie. Być może już są jakieś pytania z sali. Prosimy pana doktora. Patrząc się na tą sytuację, jaka no dobrze jest, teraz źle. To widoczne jest, że coraz większe jest odstępstwo od Chrystusa. Ponieważ człowiek jest po grzechu pierworodnym, ma wiele większą skłonność do więc zła. Chociażby wielki Owidiusz powiedział takie wielkie takie słowa: video, melior, set probacque, deteria, sequor. Czy widzę rzeczy lepsze, a podążam za więc złem? Dopiero dał święty Paweł odpowiedź, że ktoś mnie z tego wyzwolił. Też powiedział podobnie: jestem biednym człowiekiem, ale łaska Chrystusa. Czyli konieczność jest właśnie korzystania z tego daru Bożego, czyli więc Chrystocentrum. Za mało ludzie korzystają z łaski postu Bożej. Za mało żyją życiem eucharystycznym. I to jest przyczyna właśnie tych wszystkich różnych właśnie grzechów szóstego przekazania, więc dziewiątego. To jest jedna myśl. I druga mam jeszcze koncepcję medyczną grzechu pierworodnego. Bo ja może powiem publiczną, bo to może być, jak w środowisku, może ocenić bardzo senne. Sądzę, że grzech pierworodny się dziedziczy. Skaza grzechu pierworodnego, Adam i Ewa, kiedy więc stracili nieśmiertelność, została wrażliwość genetyczna i grzech ten przekazuje się genetycznie. Dowodem jest choćby na to fakt, że Bóg nie stwarza dusze nieśmiertelne w stanie grzechu, ale one się łączą z ciałem w stanie właśnie grzechu i tą skazę grzechową człowiek coraz bardziej niesie dalej. A ponieważ widać, że więcej coraz jest wad wrodzonych, duchowych, somatycznych, także duchowych, czyli że ewolucja człowieka przebiega coraz większa, właśnie ta degradacja jest już dziedziczna. Przed wojną ilość wad wrodzonych z serca było prawie 100 razy mniej jak jest teraz. Pewnie, że te są lepsze teraz diagnostyki. Ale uprzejmie upraszam o nieuprawnianie kontrreferatu, tylko zadanie pytania prelegentowi, dobrze? Prosiłbym o więc ocenę tej koncepcji medycznej właśnie grzechu pierworodnego, bo to jest właśnie, zdaje się, jako z punktu mojej profesji, to jest, no, jest właściwą rzeczą taką koncepcję tworzyć. No i właśnie ocenę chrystocentryzm, a upadek człowieka. Pan doktor mnie zwolni z tej medycznej refleksji, bo to zupełnie nowy rozdział, ale ważny rozdział i rzeczywiście teologowie powinni się tutaj spotykać z medykami. My zresztą raz w roku takie spotkanie mamy. Jest bardzo ciekawy zespół. Już chyba szóste spotkanie będzie teraz na początku grudnia w Szczecinie, na terenie Szczecina, gdzie medycyna, filozofia i teologia się spotykają. Bardzo, bardzo ciekawe rozważania, są na różne tematy, ale proszę mnie z tego zwolnić. Natomiast powiem, że przy spojrzeniu na nasze życie w duchu chrystocentryzmu powinniśmy jeszcze dołożyć jeden maleńki szczegół. Życie z Chrystusem, tak mówiąc najprościej, przyjmowanie Komunii Świętej, jest wydarzeniem osobowym, a nie rzeczowym. Ktoś powie, a cóż to takie gadanie. Ja się spotykam z osobą, a nie przyjmuję komunii. My idziemy nieraz do Komunii Świętej jak w kolejce do dystrybutora. Nie mamy świadomości, że ja się spotykam z osobą. I że nie tylko się spotykam, ale łączę się komunijnie. I dlatego też wejście Chrystusa z Jego ciałem zmartwychwstałym, cielesne wejście z ciałem zmartwychwstałym jest fundamentem całej duchowości. I tu ta sugestia, panie doktorze, wymagałaby pogłębiania na następne kilka wieczorów.
Ale jeśli ksiądz ten wątek poruszył tego kolejkowego ustawiania się do przyjęcia Chrystusa w postaci eucharystycznej, jak podchodzić w ogóle do tego, że we współczesnym Kościele coraz rzadziej przyjmuje się Chrystusa w pozycji klęczącej? Bo coraz rzadziej tak realnie w świecie mamy ten wymiar pokory przy przejmowaniu Chrystusa. Ma obowiązek pilnować tematu, a sam ściąga na buty. Nie ściągam. I tak to jest przewodniczący. Ale po prostu rozwijam ten ja wątek, który ksiądz... Ja użyłem słowa, podchodzimy jak do dystrybutora. Podjął. Celowo, bo jestem trochę zamartwiony brakiem kultycznego zachowania przy spotykaniu się z Chrystusem eucharystycznym. Minimum uklęknąć, no nie wszyscy potrafią uklęknąć, bo są kłopoty stawowe, przynajmniej się skłonić. Ja znam księży, którzy budują nowe kościoły, zabezpieczając balustradę komunijną, długą balustradę, po to tylko, żeby wszyscy mogli podejść, uklęknąć, bo jest trudno bez oparcia, zwłaszcza starszym osobom. Ja nie mówię jak. Jest kilka tych wskazań, natomiast ogólnie postuluję kultyczne podejście do osoby, czyli z uwielbieniem. Ale żeby podejść do Komunii Świętej z uwielbieniem, trzeba też potrafić z uwielbieniem trwać przed Najświętszym Sakramentem i trwać w dziękczynieniu. To jest cały zespół niedopracowanych w naszym społecznym wymiarze zachowań liturgicznych, które oczywiście zubożyły nasz kontakt z Chrystusem. To jest zasygnalizowany temat. I tak to potraktujmy. Powracamy do nurtu głównego. Bardzo prosimy o kolejne pytanie z sali. Jest ktoś chętny? Jeśli nie, to ja może do tych swoich notatek sięgnę. Ksiądz biskup wspominał też w ramach odpowiedzi na to moje pierwsze pytanie, czy moje pierwsze wątpliwości o tym, żeby niekoniecznie tak próbować wszystko definiować. Jednocześnie użył ksiądz określenia, że no, tego typu gremia mają taki przywilej, że tak można, no więc próbujmy. Zastanawiam się nad pewnym rozróżnieniem i czy rzeczywiście trzeba to rozróżniać, czy można to rozróżniać pomiędzy pożądliwością a na przykład pragnieniem. Czy możemy w jakiś sposób potraktować w sposób negatywny owąż pożądliwość, a to pragnienie w rozumieniu takim dążenia do celu, pewnej determinacji. Pewnego też uporu może w osiąganiu pewnych zamierzonych działań przyjąć jako element o charakterze pozytywnym. Czy tego typu rozróżnienie możemy w ogóle uczynić? No i ten kontekst właśnie popędu i ducha, woli, tej czasami używają niektórzy tego określenia, tej holistycznej pełni człowieczeństwa, czy jak to się ma właśnie do tych pojęć pożądliwości a pragnienia? Bardzo pięknie przeprowadził analizę święty Jan Paweł II w katechezach do małżonków, w tych katechezach, które zaczął głosić zaraz po przyjściu na stolicę Piotrową. Tam są trzy cykle tych katechez. A potem wyszedł taki tom, mężczyzną niewiastą stworzył ich i tam dopisano też jego, to są jego rozważania w odniesieniu do sztuki pięknej, do malarstwa, która bardzo często ta sztuka, to malarstwo też posługuje się obrazem ludzkiego ciała. I tam porusza ten temat, o którym Pan w tej chwili mówi. Przyjęło się, to idąc trochę za świętym Janem, że pożądliwość jest tą pasją negatywną, czyli to jest pasja pozbawiona kierowania duchem i ciągnąca nas na bazie najbardziej niskich motywów, czyli impulsów ciała i tak dalej, i tak dalej. Tak się przyjęło.
Ale ktoś się uprze, powoła się na świętego Tomasza z Akwinu i powie, że passiones u świętego Tomasza można też tłumaczyć po polsku pożądliwości. I tutaj trzeba jednak na wstępie, gdy się rozmawia, zawsze powiedzieć, jaki zakres pojęciowy dla danej terminologii rezerwujemy sobie. Ja jestem za tym, żeby pożądliwość pozostawić w znaczeniu biblijnym. A więc jest to negatywny sposób korzystania z tego, co w człowieku jest od Boga, od Stwórcy, jako dynamika. Natomiast pragnienia, nawet Pan Jezus został obdarzony tytułem, który jest w psalmie, Zelus domus tue comedit me. To jest bardzo piękne i ostre sformułowanie. Zelus to jest gorliwość, to jest taka zapalczywa gorliwość. O Twój pasja, o Twój dom pożera mnie. A więc są takie mocne zestawienia czasownika i pasji. I to jest przypisane Chrystusowi, gdy przepędził przekupniów ze świątyni. Więc nie bójmy się tego określenia, ale jeżeli już między sobą rozmawiamy, to trzeba zawsze powiedzieć, rozumiem to tak, a to tak, a to tak. I wtedy rzeczywiście takie gremium jak to i inne wymaga na początku, tak samo studenci wymagają wyjaśnienia pojęć. Dziękuję bardzo. Pan Jan dostał mikrofon, to i powie. Dziękuję bardzo. Ja jestem bardzo zadowolony z tej prelekcji księdza biskupa, ponieważ ona nakreśla wielorakie kierunki dla naszych refleksji. I tak, ale też porządkuje nasze myślenie, bo ja taki, a propos językowych tych lapsusów związanych właśnie z respektowaniem treści przykazania dziewiątego, no zawsze, często w każdym razie słyszałem takie określenie porządny, bo pożąda. Porządny, bo pożąda. Takie, no byłoby to, jakby zawiera się w tym stwierdzeniu porządek, uporządkowanie i porządliwość. Warto to jedno zdanie, czyli takie stwierdzenie rozpatrzeć. Porządny, bo pożąda. Prawda? Więc zawiera się takie spojrzenie, to porządliwość tutaj przyzwalające, jakby sytuujące porządliwość w sferze normalności, w sferze pewnego porządku, porządku życiowego. Natomiast my słyszymy, że tutaj nie pożądaj. Słyszymy z drugiej strony nie pożądaj, bo jesteś słaby, gdy pożądasz. Ta słabość jako grzech pierworodny, to została, to dziedziczenie grzechu pierworodnego przywołana tutaj w naszej dyskusji. I teraz właśnie, gdzie jest ta moc? Gdzie jest ta moc? Jak się obronić przed pożądliwością, bo jesteśmy słabi. I właśnie to, ta rozmowa, że trzeba, no, w tym zdaniu łacińskim, które ksiądz biskup przywołał, właśnie stawać przeciw, bronić się tylko, kontra występować, ale z jakimś pozytywnym programem. Samo takie człowieka oparcie się na swoich siłach w próbie realizacji tej wierności, którą, bo ja chciałbym już teraz przejść na pole rozważania nie tylko interpersonalnego mężczyzna-kobieta, ale na pole nawet tej wspólnoty, jako jest małżeństwo i rodzina, przejść właśnie, że jaka tu się dzieje niesprawiedliwość na poziomie między mężem a żoną. Jest wierność w tym momencie zaprzeczona, zanegowana, ale ja myślę, że jest tutaj przede wszystkim też ta wierność wypowiedziana Panu Bogu. I czyli to, co Pan ksiądz biskup tutaj przywołał a propos tej wierności, która ma swoje źródło właśnie w sercu człowieka, trzeba by budować tą obronę, czy ten program życia, by właśnie żyć zgodnie z dziewiątym przykazaniem, opierać to na Bogu.
Czyli właściwie byłoby takim wskazaniem pedagogicznym, bo nie neguję wcale też, że te występuje to wskazanie nie tylko przeciwko, że pożąda kobiety, ale pożąda dom, ten zły chce się wedrzeć do mieszkania, do domu. Więc ten dom trzeba poddać Bogu. Tak jak w jakimś fragmencie chyba Joela, piśmie, Biblia daje taką wskazówkę. Ja sam i mój dom służyć chcemy Panu. Czyli to otwarcie się na wolę Bożą i no, podjęcie trudu, by w tej swojej słabości skierować, oprzeć się na Panu Bogu. I tutaj znowu pięknie ksiądz biskup tutaj zauważył i zresztą nie tylko ksiądz biskup, bo tutaj doktor mówił też o tym, właśnie, że ten pokarm pochodzący od Pana Boga, to wsparcie mamy w Chrystusie właśnie poprzez życie sakramentalne. On tego naszego ducha wzmacnia. Właśnie w tej próbie życia według programu pewnego. Nie tylko samego sprzeciwu. Powoli, ale zmierzajmy do zadania pytania. I tak chciałbym powiedzieć, ciesząc się naprawdę z tego wykładu, bo dziękuję bardzo za te właśnie takie obrazowe przedstawienie pewnych spraw. Proste, ale obrazowe i takie praktyczne. Bóg zapłać. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, jesteście Państwo takim środowiskiem, że każdy z Was mógłby stanąć przy mównicy i następne 45 minut mówić, a i to dziękować Bogu, że są takie środowiska, które poruszają się swobodnie po katechizmie, po duchowości, po społecznych problemach. I ja myślę, że taką rolę też odgrywa klub, który tutaj już gości na terenie Łomży od ponad roku to jest, prawda? 7 października, jeśli dobrze pamiętam, no właśnie, roku rozpoczęliśmy. Trzeba trochę czasu poświęcić na wymianę poglądów, na pogłębienie, na rzucenie okiem też na pewną tematykę współczesną. Za parę dni, z paręnaście, rozpoczniemy rok miłosierdzia zapowiedziany przez Ojca Świętego. Pojawi się też na terenie Polski taka seria wydawnicza, takie broszurki, można powiedzieć, czy takie tomiki na temat miłosierdzia Bożego w różnych wymiarach, w różnych dziedzinach. Ja dzisiaj zamówiłem tą serię, bo ona świeżo się w zapowiedziach pokazała. To jest właśnie redakcja z centrali, czyli watykańska, ale wydał w polską wersję Kraków, więc poprosiłem, żeby mi przysłali to chyba 9 tomików takich jest. Ale ledwo tam te zajawki przeczytałem i widzę, jaka czeka nas praca. Słowo miłosierdzie. To jest jeszcze większy kłopot jak z pożądaniem, bo porządek i pożądanie na tym samym rdzeniu zbudowane są zupełnie dwa różne typy zachowań ludzkich. A przy miłosierdziu nie widać w ogóle zasadzki. Wydaje się, że to wszystko jest tak jasno w Piśmie Świętym i Ojców Kościoła i tak dalej, i tak dalej. Ale wystarczy, że przeczytałem dosłownie dwie strony tych zapowiedzi i widzę, że trzeba będzie podkręcić, mówiąc krótko, precyzację, czyli pokazać dokładnie to, czego czytelnik nie dopatrzy się w tekście, bo tekst jest gładki, jest ładnie napisany, jest ciepło napisany, uniesie nas Duch Boży, a nie zauważymy, że miłosierdzie zaczyna się od nawrócenia. Bo to akurat mi podpadło. To jest tylko przykład, jak spotkania Państwa mają nieskończoną ilość tematów i tego życzę. Zakończylibyśmy. Ale to stwierdzenie, które ksiądz biskup teraz poczynił, no troszeczkę się też konfliktuje z moim spojrzeniem, bo jak Jan mówił o tym, że porządek i pożądanie on tylko fonetycznie jest zgodny ze sobą, bo tak naprawdę etymologicznie pożądanie od żądania, a pożądek od pewnego usystematyzowania,
porządku, w rzędzie jakimś układamy to. Ale brzmi nam oczywiście bardzo podobnie to. Jedno jest przez RZ, drugie jest przez rzecz skropko. Także to polszczyzna nas jeszcze ratuje od takiej unifikacji totalnej. Tak, a w Poznaniu mówią, porządek musi być. No to kończymy. O. Dobrze. Dziękuję bardzo. Mam duży dług wobec małżonka i małżonki. Duży dług. Dobrze, rozumiem, że wyczerpaliśmy porządek naszego spotkania. Ksiądz biskup już... Przez RZ porządek, tak? Dobrze. Dobrze, drodzy Państwo, jeszcze raz serdecznie dziękuję księdzu biskupowi i w swoim przede wszystkim imieniu, ale myślę, że i w imieniu Państwa za to, że chciał z nami być, że chciał tłumaczyć nam te trudne problemy związane z funkcjonowaniem dziewiątego przykazania. Kiedy w styczniu zaczynaliśmy w tym roku cykl dekalogu w życiu publicznym, ksiądz Korża był tym naszym pierwszym prelegentem, o pierwszym przykazaniu mówił, potem całe spektrum osób mniej lub bardziej znanych, tych, których udawało nam się namówić na to, żeby podejmowali kolejne słowa dekalogu, doszliśmy do dziewiątego. Powiem szczerze, że to było takie moje marzenie, żeby o dziewiątym właśnie ksiądz biskup Stefanek akurat mówił, ale mam jeszcze jedno marzenie, to nie wiem, czy mi się ziści, żeby tak cykl naszych spotkań o dekalogu zakończył ordynariusz naszej dyskusji, diecezji i tę dyskusję naszą tym jakimś przemyśleniem i taką prośbą też skierowaną w kierunku księdza biskupa, żeby nas jakoś rekomendował księdzu biskupowi Stepnowskiemu. Niech pan próbuje. Czy nie? Ja będę próbował i proszę o wsparcie księdza biskupa w tym zakresie. Myślę, że to też byłoby bardzo ciekawe spotkanie, gdybyśmy potrafili właśnie w ten sposób cykl dekalogu zakończyć spotkaniem z pasterzem naszej diecezji. Dziękuję jeszcze raz pięknie. Kończymy odniesieniem się do Matki Najświętszej, polecając naszą ojczyznę, tak jak to za chwilę będą czynić z Jasnej Góry. Mario Królowo Polski, jestem przy Tobie, pamiętam i czuwam. Mario Królowo Polski, jestem przy Tobie, pamiętam i czuwam. Mario Królowo Polski, jestem przy Tobie, pamiętam. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Miłego świętowania niepodległości.